Każdy pogodny weekend w sezonie to okazja, by wsiąść na łódź i pielęgnować przygodę z żeglarstwem. Dla wielu to sposób na życie, pasja i najwspanialsza forma wypoczynku. Żeglarstwo ma swoją specyfikę i niepowtarzalny charakter. Nie ma znaczenia, czy to morska wyprawa, czy też regaty na jeziorze. Działający od 40 lat jachtklub morski Kolumbus ze Świecia zrzesza pasjonatów, których nie jest w stanie zniechęcić do żeglowania po morzu nawet dziesiątka w skali Beauforta. Morze Śródziemne, Bałtyk, inne morza, tam gdzie wszędzie nasz klubowy jacht pełnomorski pływał, tam wszędzie byliśmy. Nasz jacht pełnomorski Dar Świecia stacjonuje w Górkach Zachodnich i jak co roku o tej porze po remontach wypłynie już teraz tylko na wody Bałtyku. Od niedawna przy klubie rozpoczęła działalność szkółka żeglarska. Pod okiem instruktora młodzi adepci uczą się na początek prostych, ale bardzo ważnych przed zajęciami na wodzie czynności. Pierwsze zajęcia rozpoczynamy wiosną właśnie od przygotowania, otaklowania sprzętu. Tutaj jest szkółka, która dopiero dzisiaj ma pierwsze zajęcia, stąd jeszcze robią to dosyć nieudolnie, ale myślę, że za miesiąc, dwa już będą sobie świetnie radzili właśnie z taklowaniem, z przygotowaniem sprzętu. Staramy się tą teorię ograniczyć do niezbędnego minimum, ponieważ to są małe dzieci, one jakby ich percepcja i ich zapamiętywanie jest jeszcze niewielkie. Dlatego podstawowe nazwy, podstawowe zasady i schodzimy na wodę. Na pewno trzeba być cierpliwym, tak? Bo jest to dość trudna dyscyplina sportu. Aczkolwiek nie, na początku, na tym etapie jakichś tam specjalnych predyspozycji nie trzeba mieć. Ten projekt realizujemy wspólnie z Kolumbusem, bo jestem trenerem Bydgoskiego Towarzystwa Żeglarskiego i tutaj po namowie komandora Libeckiego poproszono mnie o pomoc, żeby taką szkółkę tutaj zawiązać. Tak więc na czym, jak to się skończy, mam nadzieję, że tutaj powstanie szkółka regatowa, gdzie zaczną się ścigać w przyszłości i to będzie kolejny ośrodek w naszym województwie, który będzie się zajmował żeglarstwem sportowym dzieci. Nad brzegiem jeziora w Decznie spotkaliśmy Igora. Chłopiec mimo młodego wieku ma już na koncie wiele sukcesów. Jestem 58 w rankingu Pucharu Polski grupy B. Jestem czołowym zawodnikiem w województwie kujawsko-pomorskim. Młodych uczestników szkółki w wielu przypadkach do udziału w zajęciach namówili rodzice, którzy sami od lat żeglują. Możecie sobie wybierać żagiel. Jasne? Ja chcę wyluzować żagiel, po prostu luzuję, puszczam linkę, żagiel mi się będzie oddalał. Mój tata lubi żeglować, lubi pływać, tak jak ja chodzę na przykład na basen już bardzo długo. Teraz chcę trochę się nauczyć pożeglować i potem będę żeglować z tatą. Podczas wizyty na zajęciach szkółki żeglarskiej mieliśmy okazję zobaczyć, jak wygląda tawerna Kolumbus oraz jakich czynności wymagają przygotowania do rozpoczęcia sezonu. Najważniejsza łódź jachtklubu morskiego to bez wątpienia Dar Świecia. Ten wypłynie na morze po przejściu przeglądu technicznego i drobnych naprawach. Kto wie, być może w niedalekiej przyszłości ci młodzi pasjonaci wsiądą na jego pokład.